Wizjoner, geniusz, szaleniec. Elon Musk doczekał się naprawdę wielu określeń. Ale jak było naprawdę? Sprawdźmy. Historia Elona zaczyna się w roku 1971 w Republice Południowej Afryki. Jako dziecko inżyniera elektromechaniki i modelki miał relatywnie dobry start, jak na tamte czasy. Pomimo tego, że w jego rodzinnym domu nie działo się zbyt dobrze i nawet dziś Elon mówi o swoim ojcu jako strasznym człowieku. Ale po rozwodzie rodziców to właśnie z ojcem oraz rodzeństwem pozostał w RPA. Już jako dziecko przejawiał zainteresowanie komputerami, jak i technologią. Od wczesnych lat potrafił też czytać. W wywiadach wspominał o prozie, którą czytywał w czasach młodości, Izaaka Asimowa, o tym, że należy podejmować takie decyzje, które wpłyną na rozwój ludzkości. W wieku 10 lat rozpoczął pracę z pierwszym komputerem, Commodore VIC-20. Sam nauczył się go programować, a nawet stworzył swój pierwszy kod. Przy użyciu języka BASIC napisał też swoją pierwszą grę, Blastar, która, co ciekawe, jest dostępna aż do dziś. Możecie w nią zagrać. Jednakże mimo swojego geniuszu, młody Elon nie miał łatwego życia w szkole. Był dręczony przez swoich rówieśników, czego dowodem był chociażby jego bardzo długi pobyt w szpitalu. Spędził tam kilka tygodni po tym, jak został zrzucony ze schodów, a następnie skopany przez swoich oprawców. W późniejszych latach swojego życia musiał również przejść szereg operacji, żeby naprawić powstałe wówczas uszkodzenia. Cały czas szedł jednak do przodu i krótko przed 18 urodzinami postanowił przeprowadzić się do Kanady. Pragnął studiować w Stanach Zjednoczonych, jednakże wbrew życzeniom jego ojca, który chciał, żeby Elon pozostał w RPA w Pretorii. Korzystając z tego, że jego matka była Kanadyjką i miała to obywatelstwo, również postarał się o takie same, co dawało mu bardzo duże szanse na to, żeby faktycznie dostać się do amerykańskiej uczelni. Przy okazji warto zaznaczyć, że dzięki temu udało mu się uniknąć służby wojskowej w CMRPA. Studia rozpoczął w Queens, jednakże po 3 latach opuścił je, żeby kontynuować naukę na Uniwersytecie w Pensylwanii. Tam ukończył 2 kierunki – ekonomię i fizykę. Rozpoczął nawet przewód doktorski na Uniwersytecie w Stanford. Jednak widząc, jak szybko rozwija się internet, postanowił działać. Po 2 dniach rzucił Stanford i swój przewód i założył swoją firmę. ZIP2, bo tak nazywała się firma, założył wraz ze swoim bratem Kimballem. Ich produktem było oprogramowanie skierowane do reklamodawców w gazetach. Jej działanie opierało się na łączeniu reklam z systemem faksu. Musk zarządzał nawet lepiej niż dobrze swoją firmą, cały czas dokonując mniejszych lub większych fuzji z innymi firmami, powiększając i tym samym konsolidując rynek. Mimo chęci zostania CEO, nikt zarządu nie pozwalał Muskowi na przyjęcie tej roli. W końcu jednak ZIP2 zostało sprzedane za $307 milionów w lutym 1999 roku. Musk otrzymał swoją część, czyli $22 miliony i co z nimi zrobił? Założył kolejną firmę. X.com, nie mylić z X.com, z naszego rodzimego rynku, miał być czymś pomiędzy bankiem internetowym a systemem płatności związanych z transferem e-mail. Było to coś nowego i nawet zaczęło się przyjmować na rynku. Jednak dopiero przejęcie przez Muska firmy Confinity spowodowało dynamiczny wzrost. Muskowi bardzo spodobała się koncepcja PayPala, czyli jednej z usług, które oferowało Confinity. Postanowił więc zrezygnować z X.com i skupić się na samym PayPalu. W tym czasie doprowadził do kilkunastu zgrzytów w firmie, które spowodowały odejście dużej ilości pracowników, parę tąpnięć na giełdzie, no ale ostatecznie dopiął swego. PayPal staje się tak popularny, że Musk rozpoczyna przygotowanie całej infrastruktury pod potencjalne przeniesienie i sprzedaż dla samego Microsoftu. Decyzja ta spotyka się z brakiem aprobaty w zarządzie, a sam PayPal zostaje sprzedany eBayowi za bagatela $1,5 miliarda. Musk z całego tego tortu otrzymuje $165 milionów i ze stroną X.com, którą wykupił za nie wiadomo jaką sumę, nie jest to dziś podane, ale jak sam mówi, miała ona dla niego dużą wartość sentymentalną. Ten moment datuje rozpoczęcie najbardziej chaotycznego okresu w życiu Elona, 2002 rok. Nie jest tak, że coś jest z nim nie tak, po prostu zaczyna robić to, co zrobiłby na jego miejscu każdy dorosły, mając kilkaset milionów na koncie, czyli zakłada masę różnych dziwacznych firm. Tesla, Boring Company, SpaceX, Hyperloop to tylko ułamek z tego, czym zajmuje się sam Elon, bo zajmuje się ogromną ilością rzeczy.
Przejdźmy więc przez prawie wszystkie i popatrzmy na proces pracy tego ekscentrycznego geniusza. SpaceX powstaje jako pierwszy. W 2001 roku w głowie Elona Muska powstaje taki koncept, żeby wysłać na Marsa coś w kształcie szklarni, miniaturowych. Miały one być forpocztą dla kolonizacji Marsa, przez to, że na Marsie zacznie wówczas się hodować jedzenie. Żeby rozwinąć ten pomysł, udał się do Moskwy, gdzie zakupił kilka międzykontynentalnych rakiet balistycznych, które zamierzał przekształcić w rakiety kosmiczne. Przynajmniej miał w planach to zrobić, bo kiedy dowiedział się, że jedna z nich kosztuje 8 milionów dolarów, wściekły wyszedł z biura. Zastanawiał się, jak to jest możliwe, że rakiety są takie drogie, więc postanowił stworzyć własne modele. I tak rozpoczęła się praca nad firmą, która miała umożliwić tanie i komercyjne loty w kosmos. Jest to praca na styku wizjonera, geniusza fizyki, bardzo dobrego biznesmena i fana memów. Przykładem tego może być na przykład nazwa jego rakiety, czyli Falcon, która oczywiście nawiązuje do Sokoła Millennium z Gwiezdnych Wojen. Według wyliczeń Muska ta rakieta miała kosztować 10% tego, co wszystkie inne na rynku. Tylko że według naukowców było to niemożliwe, bo te 10% uwzględniały tylko i wyłącznie koszt surowców, które ulegają przecież wytraceniu wskutek tego, że przecież rakiety pozostają w kosmosie. Musk poddał również to pod wątpliwość, bo też zaprogramował, żeby jego rakiety wracały na Ziemię. Projekt ten był tak udany, że postanowiła z niego skorzystać NASA. Warta 1,6 miliarda dolarów umowa została podpisana na dostarczanie towarów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, czyniąc Muska pierwszą osobą, która jakby komercyjnie obsługuje te połączenia. Z całej tej radości wystrzelił nawet Tesla Roadster, czyli jeden ze swoich produkowanych samochodów, w orbitę, co pewnie widzieliście. Skoro już mówimy o orbitowaniu Tesli naokoło Ziemi, to może skupmy się na tej firmie. Bo też mało znanym faktem jest to, że nie została ona wymyślona przez Elona Muska. Nawet sama firma nie została przez niego założona. Panowie Eberhard i Tarpenning to oryginalni założyciele i to oni wyprodukowali pierwsze modele. Fascynacja Muska modelem A sprawiła, że zainwestował w to i stał się również członkiem zarządu. I to bardzo wpływowym członkiem, bo to dzięki jego udziałowi firma zmieniła swój model biznesowy z produkcji luksusowych elektrycznych samochodów na bardzo dostępne elektryczne samochody. Jego wizja spowodowała, że Tesla stała się jednym z najpopularniejszych samochodów na świecie i to bez praktycznie żadnych nakładów na reklamę. Jego zachowanie można powiedzieć, że jest dosyć ekscentryczne. Wzorem Steve'a Jobsa wypłaca sobie 1 dolar pensji, bo jak sam mówi, więcej nie potrzebuje. No, jeśli macie konto na Twitterze, to też możecie zobaczyć, że Elon Musk jest jednym z hard userów Twittera. W swojej historii był już karany co najmniej kilkukrotnie za złamanie poufności umowy, gdzie tweetował o warunkach i o szczegółach kontraktu na swoim koncie. Jak to powiedział agencji Reuters z angielskiego, it was worth it, było warto. Co jeszcze ciekawsze, Tesla nie ma się wcale aż tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Liczne błędy w oprogramowaniu, wypadki, problemy na procesie produkcyjnym, często bardzo wysoki koszt, zmieniają nieco obraz tej firmy, ale inwestorzy nie mają z tym żadnego problemu. Dlatego to wszystko dzięki osobie Elona Muska, który nawet w bardzo krytycznych, podbramkowych sytuacjach, jak wtedy, kiedy kierowca miał wypadek właśnie z udziałem Tesli, wyszedł na scenę i powiedział, nie, słuchajcie, wszystko jest spoko, bo jakby facet złamał sobie tylko rękę, a nie umarł. To spowodowało, że inwestorzy mogli spać spokojnie, jakimś cudem. Pozostałe projekty Elona to taka fuzja między dziecięcą pasją, a projektami sci-fi z literatury z lat 80. Hyperloop, który miał być alternatywą dla kolei, cały czas budzi bardzo wielkie dyskusje w środowiskach naukowych. W skrócie chodzi o to, że jakby nie ma fizycznych możliwości na zaistnienie Hyperloopa, a cały spór jest na takim poziomie naukowym, czy sobie po prostu z tym poradzimy, czy nie. Jest też Solar City, które w tym momencie zajmuje się produkcją paneli słonecznych. Docelowo jednak ma ono zbudować miasto, które będzie w całości zasilane energią z paneli słonecznych. A jaki z tym jest problem? To zapraszam, moi drodzy, Was tutaj do odcinka, gdzie mówiłem o energii atomowej. Tam też rozbijałem na części problemy właśnie wynikające z energii słonecznej. Jednak od jakiegoś czasu możemy oglądać apogeum ekscentryzmu Elona Muska. Pierwszy z brzegu, czyli na przykład sprzedaż przez Boring Company, jedną z firm Muska, miotaczy ognia. Tego samego Boring Company, które powstało w celu kopania tuneli. Nie w jakimś celu pod metrem,
Po prostu, ta firma miała zajmować się kopaniem tuneli, o tak. Kolejny serwis to na przykład prawda.com. Serwis, którym to użytkownicy decydują, które fakty są prawdziwe, a które nie. Pomysł powstał po tym, kiedy zorientował się, jak dużo hejtu jest wylewane na jego osobę. A w gruncie rzeczy jest sporo rzeczy, na które sobie zasłużył w tym hejcie i nie jest to ten tak często popularnie nazywany bezmyślny, bezrefleksyjny hejt. Elon Musk jest wizjonerem, jednakże wiele osób mówi, że jakiś czas temu jego wizje zatrzymały się w czasie. Miał on na przykład genialny sposób, żeby zastąpić komunikację miejską swoim wynalazkiem. Było to coś niezwykle prostego. Otóż po mieście miały jeździć duże samochody, które miały jeździć po wyznaczonych trasach i ludzie za pomocą aplikacji mieli kupować możliwość przejazdu po tych trasach. I to jest coś niesamowicie... No właśnie, gdzieś to już widzieliśmy. Internet ochrzcił ten projekt jako zdecydowanie nie autobus i rozpoczął tym samym krytykę Muska. Ten w odpowiedzi, jakby nie robiąc sobie z tego nic, wymyślił koncept zastąpienia metra długą linią samochodów jeżdżących pod ziemią. Albo, kiedy była ta tragedia, że grupa młodych piłkarzy utknęła w jaskini w Tajlandii, zaprojektował on specjalny batyskaf. Z tym, że pomysł jakkolwiek słuszny i szlachetny, batyskaf nawet nie zdążył dotrzeć tam, dopóki po prostu tego nie wyciągnęli tych chłopców, po prostu nurkowie i służby ratunkowe. Osoba Muska budzi różne emocje. Bardzo często jest on prowokacyjny i niejednokrotnie musi za to przepraszać, żeby inwestorzy w jego firmach nie zaczęli panikować. Ale znany jest też z wielu akcji charytatywnych, jak ostatniej, świeżej sprawie z drzewami, gdzie wpłacił $1 000 000 na ową fundację. Znany jest też z różnych żartów. W 2018 roku wpadł na pomysł stworzenia Tesla Killi, czyli Tequili, ale od Tesli. I coś, co miało być z początku prima aprilisowym żartem, okazało się sprawnie działającym biznesem. Musk jest też muzykiem. W 2019 roku wydał również utwór Rip Harambe, który wypuścił na SoundCloudzie. Jeśli chodzi o pogląd, to Elon Musk jest z pewnością wizjonerem i innowatorem. W technologii widzi szansę na nasz wzrost, a także na nasz upadek. Ostrzega również przed zbyt szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, ale nie boi się również z niej korzystać. Jest idealistą, który wierzy w automatyzację i takie rzeczy jak dochód uniwersalny. Jego wypowiedzi są zwykle stonowane. Jeśli nie chcesz z siebie robić śmieszka, to wychodzi jak poważny inwestor i wynalazca. Musk jest jeszcze młodą osobą i dopiero następne nadchodzące lata pokażą, czy blisko było mu do Steve'a Jobsa, Alberta Einsteina, Nikola Tesli, czy może do nikogo z nich? Tesle podbijają ląd, SpaceX, kosmos, ale czy Muskowi uda się podbić świat? To dowiemy się w nadchodzących latach, a Wy, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny film, który możecie sobie zobaczyć tutaj. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Cześć!